Ja chcę krótko takie świadectwo uzdrowienia z ostatniego czasu opowiedzieć. Też akurat w tym temacie, o którym mówił Arturek teraz no, na początku uwielbienia. A propos tego nacisku, odczułam taki nacisk ostatnio, właśnie w temacie zdrowia, w temacie uzdrowienia. Zaczęło się troszkę pod koniec roku, już na Sylwestra u nas tutaj czułam, że ciężko mi się śpiewa, że po prostu tracę głos. I z każdym dniem było coraz gorzej. W niedzielę też mi się ciężko już śpiewało. W tym momencie w ogóle przestałam śpiewać, bo nie będę tutaj, bo mogą uszy zwiędnąć, nie będę śpiewać. No i cały tydzień był taki dla mnie niełatwy z tym gardłem. Nie odwoływałam żadnych zajęć. Postanowiłam, że będę normalnie uczyć. Lekcja się kończyła, to ja piłam herbatkę z imbirem i następna lekcja. I tak przez cały dzień, ogłaszając przy tym, że jestem zdrowa. Miałam też taką jedną ciężką noc, w której nie mogłam w ogóle spać, bo tak mnie dusił kaszel. Byłam w tym też czasie u kosmetyczki i ona tak mi nagadała, że no takie objawy to zapalenie krtani na pewno. I ja mówię, że nie, nic mi nie jest, jestem zdrowa. No ale ona widziała coś innego, jak w ogóle rozmawiałyśmy. To był taki pierwszy nacisk, aczkolwiek ten nie był taki silny. Następnie poprosiłam mojego męża, żeby się o mnie pomodli, bo mówiłam, że muszę spać. Bardzo aż mi też bolał brzuch od tego kaszlu. Rafał się o mnie pomodlił i kolejną noc już lepiej przespałam. Większość nocy już przespałam. No i chyba to jakoś było pod koniec tygodnia, miałam jeszcze jedne zajęcia. Mam takie zajęcia z ateistką, aczkolwiek już ona Ewangelię słyszała. Łączymy się tam na Skype'ie i ona słyszy pierwsze moje tam zdanie, mówi i tak słyszy, że ja w ogóle głos mi zanika. I ona mówi, jesteś chora. I ja mówię, jestem zdrowa. I tak w ogóle nie możemy się dogadać na tej lekcji. Ona mówi, jak to w ogóle jesteś w ciąży, nie powinnaś tak w ogóle tego bagatelizować, powinnaś iść do lekarza. W ogóle całą mi listę właśnie, że jestem nieodpowiedzialną mamą, bo w ogóle nic z tym nie robię, tylko mówię jej, że jestem zdrowa, w ogóle tego nie rozumie. Ja mój cały czas powtarzam, że jestem zdrowa, że mojemu dziecku też nic nie jest. I też ten kaszel mu nie zaszkodzi. Mój. No i właśnie na tej lekcji poczułam strasznie silny napór. Tak ciężka była ta lekcja. Czułam taki nacisk na siebie po tych jej słowach. Skończyła się lekcja, zaczęłam się o siebie modlić i w sumie za w krótkim czasie tego dnia wszystko odeszło. I normalnie zaczęłam już spać, normalnie oddychać, normalnie już nie kasłałam mnie. Także otrzymałam ten nacisk, ale nie poddałam się. I wiedziałam, że to jest ostatni w ogóle moment, że jeżeli teraz się złamię po jej słowach, no to dalej będzie mnie trzymała choroba, nie? Ale się nie złamałam i jestem zdrowa. Amen. Amen. Amen.